Już wkrótce mieszkańcy osiedla Sojcze Wzgórze będą mogli cieszyć się z długo wyczekiwanego placu zabaw połączonego z torem rowerowym. Już niebawem będzie tu realizowany od dawna oczekiwany przez mieszkańców projekt budowy placu zabaw. Będzie to na początku mały plac zabaw, który będzie sukcesywnie rozbudowywany. Oprócz placu zabaw powstanie tutaj też pump track, tor rowerowy dla młodzieży starszej, czyli zaspokoimy potrzeby małych mieszkańców naszego osiedla, ale również tych starszych. Współfinansującym to przedsięwzięcie będzie również Spółdzielnia Mieszkaniowa Odbudowa, która przeznaczyła środki na zakup zabawek na plac zabaw. Pump track, który powstanie przy ulicy Konopnickiej, służyć ma wszystkim mieszkańcom. Pump track będzie przeznaczony nie tylko dla mieszkańców osiedla. Mamy nadzieję, że zawitają tutaj rowerzyści z całego miasta. Będzie to pierwszy taki tor rowerowy w Nidzicy. Myślę, że będzie się cieszył dużym powodzeniem. Planowana inwestycja nie jest jedyną, na którą mogą liczyć mieszkańcy osiedla Sojcze Wzgórze. Został już opracowany projekt przebudowy ulicy Konopnickiej i będę wnioskował do burmistrza, żeby zostało to zapisane w budżecie miasta na przyszły rok. Od października mieszkańcy ulicy Konopnickiej będą mogli cieszyć się nowym miejscem idealnym do zabawy i spędzania wolnego czasu.